dzisiaj sesja, no w normalnym terminie, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca spotyka się Samorząd Województwa Podkarpackiego na sesji sejmiku. Dziś też sesja w trybie zdalnym. No rozpoczniemy oczywiście od smutnej okoliczności, zmarł świętej pamięci Tadeusz Pióro, członek zarządu, radny sejmiku województwa podkarpackiego wielu kadencji, osoba też zasłużona dla Podkarpacia. Chcielibyśmy wspomnieć jego osobę, jego dokonania, no i też wspomnimy o synu podkarpackiej ziemi, świętej pamięci kompozytorze Krzysztofie Pendereckim, odszedł przed niespełna miesiącem od nas. Ważne, żeby o tych ludziach, którzy znacząco wpisują się w tą naszą rzeczywistość podkarpacką, wspominać, pamiętać, nawet w tych trudnych czasach. Rok temu, 26 maja 2019 roku, zmarł Abraham Segal, osoba, która ma wielkie zasługi w upamiętnianiu i w informowaniu o pomocy, jaką udzielali Polacy ratując Żydów. Między innymi na Podkarpaciu sam też był przez polską rodzinę w Markowej przechowywany i ratowany. Warto o tej osobie pamiętać i wspominać. Dziś też uczcimy tą jego pamięć, jego dokonania, wpisując go na listę zasłużonych dla województwa podkarpackiego.